Witajcie moi drodzy. Zapraszam Was na kolejny odcinek zimowy, tym razem do miejscowości Masso Corto. Kochani, Masso Corto leży w dolinie Val Senales. Kochani, jest to dolina, w której ta miejscowość jest położona. Bardzo znana dla nas Polaków, ponieważ tu dużo było takich eventów związanych z Polakami i bardzo jest popularna wśród naszych rodaków. Z czego ja zapamiętałem Masso Corto? Z paru pięknych momentów, przede wszystkim dlatego, że tam jest przeważnie zawsze śnieg. Jest tam lodowiec, który nazywa się Hoch-Joch. Ma ponad 3000 metrów. Ma piękne tam trasy zjazdowe. Ma piękną kolejkę. Ciekawostka też jest taka, że raz ta kolejka się zacięła, kiedy oczywiście ja byłem na górze i musiałem awaryjnie zjeżdżać. Ale to jest opowieść na kolejny vlog. Więc wracamy do samej miejscowości. Słuchajcie, to jest tak, że można powiedzieć o Masso Corto, że on jest na końcu świata. Dlaczego? Bo dojeżdżając do tej miejscowości nie ma już drogi żadnej wyjazdowej w inne miejscowości. Ona jest na pograniczu Austrii, Włoch. Przeważnie lecimy na lotnisko do Werony. Jest to około niecałe 200 km od Masso Corto lub przyjeżdżam do Masso Corto na dojazd własny lub autobusami z różnymi biurami podróży. Ja akurat nie przyjechałem do Masso Corto autobusem, więc miałem szczęście, że droga była, słuchajcie, bez śniegu, a później, kiedy byłem w Masso Corto, napadało tyle, że było ciężko z niej wyjechać. Słuchajcie, hoteli tam jest bardzo mało, jest około 5, no takich powiedzmy do 10 hotelików. Jest malutki kościółek, jest parę pizzerni, parę fajnych barów, gdzie napijemy się bombardini, różnego rodzaju rozgrzewacze. Wieczorami są dyskoteki w tych knajpeczkach, barach. I genialne jest to, wiecie, że ja nie jeżdżę na nartach, ale obserwuję, fotografuję tych wszystkich narciarzy. Ja akurat nie mieszkałem w hotelu, który miał nazwę Blue Salinas. To jest taka sieć hotelików. Słuchajcie, hotel jest super, bo tak, ma basen kryty, ma fajne jedzenie, ma fitness. Hotel naprawdę ma super parkingi, przejdziecie na dojazd własny. Naprawdę jest super uposażony. I co mi się podobało? Że praktycznie ludzie, którzy zakładali narty w tym hotelu, oni praktycznie zjeżdżali na stoki w tych nartach. Nie musieli dojeżdżać, po prostu wszystko jest tak położone w tej dolinie, no można powiedzieć jak rzut beretem. Zresztą będziecie widzieć w tle, czy już widzicie moje zdjęcia z drona tej miejscowości, Masso Corto, czy inne obrazy i to pokażę Wam, dlaczego jest to tak urocza, tak malutka i tak piękna miejscowość. Fajną sprawą było też to, kochani, że spotkałem tam po raz kolejny Adama Małysza z żoną, z córką. Podsumowując, dlaczego warto pojechać do Masso Corto? Przede wszystkim, słuchajcie, Masso Corto jest blisko położona Polski. Ma zawsze śnieg, ma lodowiec, ma piękne trasy zjazdowe dla dzieci, dla młodzieży. Ma dobre jedzenie. Jest też fajnie położona, ponieważ jest na pograniczu Austrii i Włoch. Czyli macie trochę klimaty austriackie, trochę macie klimaty włoskie, związane z alkoholem, z jedzeniem. I słuchajcie, no jest tam dobra atmosfera dla nas Polaków, bardzo nas lubią, bardzo nas znają. Więc polecam Wam jeszcze raz to Masso Corto. I przede wszystkim chciałem podziękować firmie, która już nie istnieje, czyli Neckermann Polska i Tomasz Kukowi za tę możliwość tych wyjazdów, eventów zimowych, szczególnie też, które organizowali z Adamem Małyszem, którego tam często spotykałem, czy z jego żoną Izą i z córką. Także moi drodzy, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Subskrybujcie dzwonkiem moje odcinki. Oglądajcie poprzednie odcinki vloga. Piszcie, co chcielibyście zobaczyć. I do zobaczenia w następnym odcinku, Wasz fan Aleksander. Jeżdżenie na nartach dla naszych gości nie ma granic, dla całej ekipy Neckermanna. Jeździmy cały Boży dzień, jak widać także nocą. Nawet tutaj całą naszą ekipę już nazywają miejscowi sztormy śnieżne. Aniu, czy taka nocna jazda wymaga specjalnego przygotowania stoku? Jak to się wszystko odbywa? Znaczy przede wszystkim stok musi posiadać oświetlenie, żeby taka nocna jazda mogła się tutaj odbyć. Czyli niekoniecznie pod gwiazdami. No niekoniecznie. Jeśli nie ma akurat podświetlenia, to wtedy osoby na kaski zakładają takie specjalne latarki. Także też można nawet na niepodświetlonym stoku jeździć. Ale tutaj chwilę przed otwarciem stoku jeździły ratraki, także trasy są świetnie przygotowane. No właśnie, bo ty jeździłaś na nartach i w ciągu dnia i teraz. Czy jest jakaś różnica? No i co z tymi
widokami, bo tam chyba nic nie widać. To znaczy, no jest na pewno różnica taka, że jest mniej ludzi. Znaczy, mówię o tych pięknych widokach górskich, prawda, krajobrazach, bo kto jedzie przed tobą, to raczej jesteś w stanie zauważyć. Znaczy tak, jeśli chodzi o widoki, to widoki są naprawdę bardzo fajne, ponieważ to światło, które się odbija w górę, można zobaczyć podświetlone góry nocą, także bardzo fajnie to wygląda. A jeśli chodzi o warunki, to jest na pewno zdecydowanie dużo mniej osób niż rano, ponieważ po nartach, po kolacji nie wszystkim chce się tutaj przyjść, więc... Czyli mówiąc w skrócie, tłoku na nartostradzie nie ma. Zdecydowanie nie ma. Czyli teraz nocna jazda, a za chwilę imprezka z radiem SK, oczywiście w naszym kochanym barze.